to jest... Ale to nie ma nic do... Ale ja nie mówię o konkurencji. Chodzi o to, żeby pokazywać to, co robicie. Ale po co? Prostą sposób. Ale to jest... Maku, ale też... Ale nie, nie, bo... Ale jeszcze raz wracamy do tego, co ja mówiłem. Dla mnie przyjemnością jest to, że ja sobie to robię. Ale nigdy nie wróciłem do takiej idei, ja to była myśleć. Nie, bo sztuka to się z tego zrobi wtedy, jak zaczną wymierać piersi twórcy na tym scenie. I zaczniemy szukać... No to moment! ...przedawać obrazy. Zaczniemy szukać tego, co robili ludzie, jak to zacznie znikać, jak zacznie być chęć tego... Ale nie jest tak do końca, bo oprócz komputerowej już... Jest inny. No dobra, może ale być inny. Nie, to może być tak, wiecie, to może być tak, że ten fenomen, powiedzmy, chęć tego pokazywania, to będzie gdzieś z boku. To znaczy my dalej robimy swoje i będziemy robić swoje, a ktoś nagle z boku zauważy, że to jest fajne, tak? Że to, tym się można dzielić, można właśnie zrobić taką wystawę, pokazać. Problem jest taki, że na demoscenie ważny jest aspekt technologiczny. Jak ja zrobię demo, to nie jest ważne tylko to, co ja tam pokażę. Mnie tak naprawdę w demach interesuje coś innego niż na przykład jakiegoś grafika, który tam patrzy, jakie są tekstury, jak to jest złożone, jak kamery latają. Na przykład, no mnie akurat jeszcze coś innego interesuje, ale to już interesuje na przykład aspekt techniczny. Jak ten problem został ten rozwiązany? I teraz ktoś, kto by to pokazywał gdzieś, to znowu takim zwykłym, że taką zjadaczą chleba, to jest problem, bo to trzeba wprowadzić kontekst, że to już wie, ma naprawdę szeroki zakres. Nie każdy trzeba, bo nie każdy mu trzeba. No tutaj przyszła taka wieczora publiczna, wiesz, do galerii. Powiedzmy, że 30%, 30% to więcej, 40-50 to są jajdy, gdzie są maści. Nie da się tego wyliczyć, że mimo wszystko my możemy patrzeć takim programistycznym, takim artystycznym okiem. Ale mimo wszystko gdzieś za każdą produkcją jest ten aspekt estetyczny, tak? Ale wy co na PC-cie to widać, tak? Na 8 bitach jak jest 16 kolorów, coś tam jeździ, coś się obraca. Nie powiedz jest ci, ciężę. Właśnie, no dobra. Wszystko takie wolne. Dlatego, że ktoś by musiał w ciebie wprowadzić i powiedzieć, właśnie, no, słuchaj, ta maszyna nie potrafi wiedzieć. Ale jak się wyrobi publikę, jak nie pokazują styczne? Według mnie od PC trzeba zacząć, a potem w dół. Ale co będziesz pokazywał galerii teraz? Nie, chodzi mi właśnie o... To jest dwa na PC, a po lewej masz taki kontrast. Po lewej masz taki kontrast tutaj, a tu. No to jest ładniejsze. Przyjdzie. Nie jest oczywiste. Dzieci na przykład zwracają uwagę na zupełnie inne rzeczy, niż nam się wydaje. Właśnie, słuchajcie, a czemu ludzie grają w Minecraft, który jest kanciasty? Na przykład, która zawsze dążyła do tego nagle, w ogóle fenomen jest w Minecraft. Genialne, bo ile was jest, to ile was jest czterech, nie? I jeszcze pięć. Jak? Ale to jest prawda. No tak. Patrzcie na to, jak to szkoda, nie ma oceniania. Ale to my znamy ten kontekst. Ale właśnie dlatego my mamy smaczne i jesteśmy skrzywieni, tak. Jeżeli rozwój technologiczny był w tą stronę, to jest strzała czasu. I to jest tak, jakby wziął na przykład ktoś obraz, powiedział, że już nie wiem, że to masz nie czytałem, że nie jest nic warte, bo dopiero następne było. I tak naprawdę trudno nam to... Jaskinia? No właśnie, jaskinia! Tak. Ale żeby wiedzieć, żeby ktoś tam nie siedział. No, nie wiem, czy aż tak. Są ludzie, co eksplorują jaskinie. Wiesz, ty już jesteś sam, wiesz, nie? Wiesz takie rzeczy. Bo, ale jak przychodzisz, to A człowiek jak jest zrobiony, co to robi? Wypas. Tak, wypas. No, bo wiemy, tak. Kolorów ja muszę używać.